W minioną sobotę w Grudzisku Mazowieckim w Parku Skarków odbyła się trzecia edycja Dni Hobby. Pierwszym wydarzeniem tego dnia był piąty już piknik z psem. Mieszkańcy Grudziska i okolic licznie przybyli do parku razem ze swoimi pupinami, aby wspólnie spędzić czas. Głównym wydarzeniem imprezy były prezentacje hobby, w czasie których mieszkańcy mogli podzielić się z innymi swoimi pasjami. Do ogniska mogą chodzić w zasadzie wszyscy, to znaczy od 10 roku życia do nieskończoności. Malujemy tam bardzo intensywnie. O, to jest ważna informacja, że wszyscy pracownicy ogniska są czynnymi zawodowo twórcami i właśnie na plenerach my też, czyli nauczyciele, też malujemy swoje prace. Obok nas się rozstawiają nasi słuchacze i w ten sposób codziennie pracujemy. Wykonujemy takie, jak są tutaj zaprezentowane, prace różnymi technikami. I tak, mamy technikę dekupażu na przedmiotach z drewna przede wszystkim, a także i na plastiku, a także i na szkle. Poza tym mamy jeszcze pracownię ceramiczną. Tam dalej mamy warsztaty z wikliny papierowej. Wykonujemy wszystko, jak sama nazwa. Tak, są to gazety. Najpierw na zasadzie zwijamy rurki, które tam właśnie widzimy, a później wyplatamy koszyki. Koszyki, które można później pomalować i wykorzystać na wszelaki sposób. Jestem osobą, którą malarstwo jest moją pasją życiową. Inspiracje czerpię z wyobraźni otoczenia. Współpracuję z wieloma ośrodkami kultury, które swoje na jarmarkach przedstawiają swoje prace. Prace są to kwiaty, pejzaże, chaty, obrazy ręcznie malowane akrylem. Sztuczne muchy to przynęty do łowienia ryb. W tej chwili robię imitację chruścika. Chruścik to jest owad, który związany ze środowiskiem wodnym. Larwa chruścika żyje pod wodą w granicach 3 lat. I o tej porze roku mniej więcej zaczyna się przypoczwarzać, wylatując masowo nad wodą, tworzy tak zwane rójki. I w tym momencie ryby bardzo intensywnie zbierają te owady z powierzchni wody. Stąd robienie sztucznych imitacji suchych wersji chruścika. Ważnym wydarzeniem wpisanym w Dni Hobby był marsz Różni a Równi, którego celem było ukazanie, że niepełnosprawność nie włącza z aktywności społecznej, oraz przyjazd grupy motocyklowej White Arrows, który był finałem drugiej Parady Wolności. Byliśmy na imprezie zorganizowanej przez sołectwo Opypy. Stamtąd przyjechaliśmy tutaj paradą z małą prędkością, około 30 km na godzinę, bo rowerzyści szybciej nie mogli, a my za nimi. Pasja nasza, ja mam od 77 roku, WS-ki, SHL-ki, WFM-ki, przerwa na rodzinę, na dzieci i powrót do motocykla. No, chociaż rodziny nasze może niezadowolone bardzo, że człowiek sobota, niedziela ucieka, prawda, no ale tak jest. No nic, ślicznie dziękuję. Zapraszam na przyszły rok, może nas będzie więcej, młodych, starszych, wszystkich. Organizatorami tej imprezy byli Centrum Kultury, Grupa Wsparcia Podwodnego Oxygen oraz Stowarzyszenie Europa IME.